Czy można połączyć ultranawilżenie i piękny, intensywny, soczysty kolor na ustach? Tak właśnie się dzieje, kiedy szminka spotyka się z nawilżeniem. Dzisiaj w tym temacie kolejny odcinek o nowościach w portfolio Mary Kay i dzisiaj właśnie o soczystych ustach, soczystych w kolorze, ale ultra nawilżających. To jest odcinek dla tych osób, które uwielbiają kolor na ustach, ale nie lubią matowych ust, które mają problem z odstającymi skórkami, nie mogą sobie poradzić, kiedy te skórki sterczą na ustach i potrzebują intensywnego nawilżenia, potrzebują czegoś, co wypielęgnuje usta, a jednocześnie zostawi na nich kolor. Zostań ze mną, jeżeli to jest temat dla Ciebie. Ja nazywam się Małgorzata Neubauer i jestem doradcą kosmetycznym i wizażowym. Dzisiaj właśnie o nowościach makijażowych i jako uzupełnienie naszej regularnej linii szminek, które nazywają się Supreme. To są ultra nawilżające szminki. Ultra nawilżające, a jednocześnie właśnie intensywne w swoich kolorach, tak bardzo nawilżające, ponieważ kiedy malujesz nimi usta, masz wrażenie, jakbyś malowała usta balsamem nawilżającym, a nie produktem kolorowym, a jednak kolor na tych ustach zostaje. Co takiego jest w tych szminkach, że one są tak bardzo ultra nawilżające? Przede wszystkim skład. Skład i jestem przekonana, że tak jak wybierając kosmetyki do pielęgnacji, produkty do mycia twarzy albo kremy na dzień, na noc, pod oczy, sera, różne uzupełniające produkty do pielęgnacji, czytasz składy albo większość osób czyta jednak te składy. Na pewno jest całkiem spora grupa, która tymi składami jest zainteresowana. To czy kiedykolwiek zdarzyło Ci się czytać skład szminki? Przypuszczam, że nie. Nawet ci fanatycy właśnie czytania składów nie zaglądają, a przynajmniej większość z nich, tak sobie myślę, nie zagląda właśnie w składy szminek. A tu w składzie olej słonecznikowy, witamina E jako przeciwutleniacz i wosk karnauba. To jest wosk, nie karnauba, karnuba, przepraszam. Wosk, który ma za zadanie zmiękczyć usta, spowodować też, żeby była większa bariera ochronna na ustach, wygładzić też zmarszczki i zabezpieczyć usta przed odparowaniem wody, więc to wszystko, co będzie pielęgnowało nasze usta. No więc do rzeczy. Jak to jest, jeżeli chcesz mieć intensywny kolor na ustach, najczęściej prawdopodobnie wybierasz szminki matowe. Mat kojarzy się z intensywnością, no i z trwałością. Tak też zwykle bywa, ale nie musi być to jedyne rozwiązanie. Teraz szminki ultra nawilżające przychodzą na pomoc. Kolor na ustach. Dzisiaj mam jeden z tych dwóch nowych kolorów i pokażę Wam, jak one wyglądają. To są dwa różne od siebie kolory, aczkolwiek w różu, tylko jeden jaśniutki, a drugi taki w odcieniu ni to czerwień, ni to fuksja. Tak jak większość osób, tak jak większość kobiet, które robi makijaż, które się maluje, najczęściej wybiera te jaśniejsze odcienie, ze względu na to, czy to właśnie w odcieniach różu, czy to w odcieniach nudziaków, jakichś beżów, brązów, bo one są łagodniejsze, bo one są bezpieczniejsze i tak kobiety wolą mieć coś na ustach, ale bezpieczne, jak my to mówimy, agresywne beże. To jest taki bezpieczny rzeczywiście kolor różowy, nazywa się Think of Pink, ale taki kolor to już jest kolor, który jest charakterny, to jest kolor, który jest kobiecy. Taki kolor trzeba nauczyć się nosić na ustach. Zobacz, ja dzisiaj go mam w swoim makijażu. To jest kolor, który myślę, że większość kobiet chciałaby mieć, a czasami się obawia. To jest kolor, z którym możesz rozpocząć swoje makijaże z czerwonymi ustami. Najpierw robimy jedną kropkę. Dziewczyny, czy Wy się ze mną zgodzicie, że to jest najpierw jedna kropka na środku ust i rozmazujemy ją, żeby ten kolor się roztarł, ale nasza głowa już wie, że ta czerwień albo ta fuksja, że ona już na tych ustach jest. Później zaczynamy troszkę więcej, może postawimy trzy kropki i już jest intensywniejszy kolor, a potem już, kiedy się do tego przyzwyczajmy, czasami po kilku tygodniach, zaczynamy malować te usta bardziej intensywnie. Bardzo często tak jest, właśnie tak wygląda przyzwyczajanie głowy do tego koloru i niezależnie, czy to jest czerwień, czy to jest intensywny róż, bordo, czy jakikolwiek inny kolor charakterny, to właśnie tak często
To wygląda. Chyba, że kobieta ma bardzo charakterystyczne typy urody, ciemne włosy i po prostu ciemną karnację, i po prostu te ciemne kolory jej pasują, no to ona nie ma takich etapów przejściowych. Ale często u tych naszych kobiet ze słowiańską urodą, tak jak właśnie w moim przypadku, tak właśnie ta nauka wyglądała. Mam nadzieję, że nie tylko u mnie, ale kiedy spotykam się na wizażu z kobietami, to one właśnie tak mówią, że nie, tak bardzo delikatnie, niech to jest jakiś beż, niech to jest jakiś odcień ziemi, bo tak jest mi dużo lepiej, jakoś tak głowa czuję się bezpieczniejsza. Dziewczyny, zobaczmy, jak wygląda cała seria szminek, które do tej pory były w regularnej sprzedaży. Nadal są, a teraz wzbogacamy tą linię o dwa dodatkowe kolory. Zróbmy swatche na ręku, zobaczymy, jak na ręku te kolory będą wyglądały. No to lecimy. Na pierwszy ogień czerwień. Czerwień nazywa się Rockstar Red. Tak patrzę, gdzie najlepiej, żeby to było widać. Chyba tu Rockstar Red. Czerwony, intensywny kolor. Bardzo intensywna czerwień. O, tak pokażę. Bardzo intensywna czerwień. Świetnie sprawdza się na takie wyjścia wieczorowe, na randki. Aczkolwiek, tak jak powiedziałam, dla kobiet o takiej urodzie dość intensywnej, ten kolor będzie wyglądał fantastycznie. Kolejny kolor to jest Festive Pink. To jest już, idziemy w róże, ale w taki delikatny odcień różu. Tak wygląda. Coral Confetti. Odcień koralowy. Pięknie wyglądają słowianki właśnie w tym kolorze na ustach. Taki ni to brzoskwinia, ni to taki koralowy, taki bardzo neutralny. Można go zaliczyć do tych bezpiecznych odcieni na ustach. Fuchsia Dream. Tu jest intensywność. Zobacz, intensywność. Ale jednak już to jest złamana czerwień, taka czerwono-różowa, malinowa nawet bym powiedziała. Nie tak intensywny jak ten Rockstar Red, jak ten rockowy kolor, tylko właśnie taki intensywny, fuksjowy, ale pięknie wygląda również do wieczornych stylizacji, chociaż na co dzień też może być. Casual Rose. Casual Rose to jest taki casualowy, jak sama nazwa wskazuje, na co dzień. Myślę, że i zresztą takie są najczęściej Wasze wybory i to jest jeden z najczęściej wybieranych kolorów na co dzień. Nawet do pracy, do każdego takiego dziennego makijażu. Casualowy. Better Than Bare. Agresywny beż, agresywny brąz. Tak agresywny, że muszę go poprawić kilka razy. Taki delikatny, beżowo-brązowy kolor na ustach. Better Than Bare, czyli taki misiowy. No i ostatni, Poetic Pink. Następny kolor, który też dosyć często jest wybierany. Pięknie się sprzedaje, bo też jest w takim odcieniu bardzo, bardzo neutralnym, takim codziennym. No i teraz dorzućmy do tego, do całej tej gamy kolorów, dorzućmy do tego dwie nowości. Najpierw ten pierwszy, delikatny. On będzie tutaj w parze stał z Better Than Bare. Zobaczcie, dwa najjaśniejsze odcienie. W zależności od tego, czy wolisz, żeby Twoje usta były w odcieniu beżu, brązu, czy właśnie z domieszką różu, to wybierzesz tą nowość Think of Pink. Jeszcze nie pamiętam, słuchajcie, tych nazw, bo to są nowości, to są kolorowe nowości, które wchodzą od poniedziałku do sprzedaży. No i nowość, intensywna nowość do przyzwyczajenia głowy do intensywnych kolorów. Zobaczcie, jak pięknie wpasował się w tą paletę kolorystyczną tych ultranawilżających szminek. A zresztą zobaczcie, jak ruszam ręką, jestem na wprost okna. Zobaczcie, jak one są nawilżające, jak dokładnie widać, jak odbija się od nich światło. Zdecydowanie nawilżające i właśnie tak też będą wyglądały na Twoich ustach. Na moich również błyszczą się, są takie połyskujące, są pewne refleksy od słońca. Wygląda pięknie. Usta wyglądają na takie piękne, zdrowe, soczyste. Tak jak właśnie mówimy, na soczyste. Very Raspberry, tak się nazywa ten intensywny kolor najnowszej szminki. Więc dwie nowości. Uzupełnienie tradycyjnej linii. Tradycyjna linia ultranawilżających szminek i dwie nowości, które ją uzupełniają. Jaśniejsza albo bardziej właśnie intensywna. Jeżeli chcesz wzmocnić, jeżeli to jest Twoim problemem jeszcze przy temacie właśnie makijażu, jeżeli chcesz wzmocnić trwałość Twojej szminki na ustach, niezależnie jaką szminkę używasz i masz z tym problem, bo często tak właśnie jest, że jest to problem, że kolor się po prostu nie trzyma, że z
jesz jakiś posiłek i od razu już zjadasz z kolorem, to użyj sztyftu. Sztyftu jako bazy. Sztyft jest dodatkowo przeciwzmarszczkowy, więc te z Was, które palą papierosa albo dużo piją przez słomkę i stworzyły się już takie pionowe zmarszczki nad górną linią ust, to sztyft po pierwsze wygładzi Ci te wszystkie zmarszczki powyżej linii ust, ale też wygładzi same usta. Zadziała jako baza właśnie pod Twoją szminkę. Sztyft jest taki dosyć gęsty w swojej formule, zmatowi usta i tak jak baza zastosowana pod podkład spowoduje taką satynową skórę, to ta baza spowoduje satynowe usta, skórki nie będą starczały, usta będą wypielęgnowane, a przy okazji trwałość Twojej szminki będzie wzmocniona, więc to jest duet idealny do trwałego koloru i do świeżych, nawilżonych ust. Jeżeli masz problem z doborem koloru dla siebie, jeżeli to już jest dla Ciebie za dużo, chciałabyś jakąś nową szminkę, to tak jest, że mamy mnóstwo tych szminek, a mamy ochotę na jeszcze jedną, tym bardziej jak wychodzą nowości i nie wiesz, jaki kolor dla siebie wybrać, albo masz ochotę właśnie poszaleć z jakimiś intensywnymi kolorami, takim jak Very Raspberry, albo właśnie Rockstar Red, albo Festive Pink, albo Fuchsia Dream, napisz do mnie, wrzucaj w komentarzu szminka, a ja pomogę Ci dobrać intensywny kolor. A może jesteś zwolenniczką, może uwielbiasz nowości i nie chcesz czekać do nowości do poniedziałku, pisz do mnie i te nowości możesz u mnie zamówić. Więc dziewczyny, zostawiam Was dzisiaj z tematem kolorowych ust, soczystych ust. Tutaj cała paleta ultranawilżających szminek. Do zobaczenia jutro i będziemy jutro rozmawiać o zapachach. Jutro zapachy i też nowość wśród naszych zapachów. Do zobaczenia, buziaki.